Proszę Państwa, głosu. Zajmujemy się teraz drukiem 1217. Dobrze mówię? Nie. 1217 to jeszcze nie ma. Dobrze. Szanowni Państwo, tak, druk 1217 to jest druk dwuczytaniowy, ponieważ dotyczy budżetu, projekt uchwały w trybie dwóch czytań, zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2013, druk 1217. Bardzo proszę Pani Dyrektor Małgorzata Okarmus. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1 193 873 zł. Jest to w związku z pismem wojewody małopolskiego, z otrzymanymi spadkami, podpisanymi umowami z różnymi firmami oraz wpływami ze sprzedaży dwóch pojazdów. Kolejna zmiana dotyczy przeniesienia 1 500 000 zł. Jest to w związku ze zmianą klasyfikacji środków bezzwrotnych, przeniesienie w ramach planów dochodów. Kolejna zmiana 300 000 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących, zwiększenie inwestycyjnych z przeznaczeniem na likwidację źródeł niskiej emisji. Następne pozostałe zmiany to są zmiany w planie dochodów, rachunku dochodów jednostek budżetowych. Zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Mamy pozytywną opinię Komisji Budżetowej. Czy są opinie innych komisji? Nie widzę. Opinie prezydenta? Nie widzę. Stanowiska klubów radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chce się wypowiedzieć w sprawie druku 1217? Nie widzę. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję. Wprowadzam termin autopoprawek na dzień 16 kwietnia 2013 roku, godzina 15, i termin zgłaszania poprawek na dzień 18 kwietnia, godzina 15.